Jeśli mamy możliwość wstawienia motocykla do garażu, to jest najlepsze rozwiązanie oczywiście. Wystarczy go wtedy przykryć płachtą, nie musimy używać żadnych specjalistycznych akcesoriów, wystarczy nawet zwykłe stare prześcieradło. Chodzi o to po prostu, żeby motocykl się nie kurzył. Jeśli pomieszczenie ma powyżej 20 stopni, to wtedy nawet nie musimy wyjmować akumulatora z motocykla. Ważne jest, żeby raz w miesiącu zejść do motocykla, odpalić go, pozwolić, żeby silnik popracował 5-6 minut i to zupełnie wystarczy, jeśli chodzi o zachowanie akumulatora w dobrej formie. Natomiast motocykl warto wyczyścić ze wszelkiego rodzaju zabrudzeń, smarów, smoły, wszystkiego tego, co na ulicy może nam się zdarzyć. Tego typu zanieczyszczenia wpływają negatywnie na kondycję lakieru, felg, opon, w związku z tym zawsze na koniec sezonu warto motocykl umyć i wtedy odstawiamy go do garażu. Motocykl warto zatankować pod korek, szczególnie jeśli w naszym motocyklu bak jest metalowy. Zatankowanie motocykla pod korek powoduje to, że nie ma wolnej przestrzeni w środku, która to wolna przestrzeń przez zimę może po prostu korodować, co wpływa później na zanieczyszczenie paliwa i może spowodować zatkanie filtra paliwa lub usterki silnika. Jeśli mamy bak plastikowy, nie jest to konieczne. Coraz więcej motocykli ma tego typu rozwiązania konstrukcyjne. W związku z tym musimy po prostu zwrócić uwagę, jak wyposażony jest nasz motocykl. Coraz więcej salonów motocyklowych czy serwisów motocyklowych oferuje przechowanie motocykla na zimę. Nie jest to bardzo droga usługa. Ona kosztuje w granicach 150 zł. W związku z tym myślę, że warto poświęcić te pieniądze, dlatego że motocykl pozostawiony na zimę bardzo, bardzo się niszczy. Zimą jest bardzo, bardzo wilgotno, temperatury są niskie, co powoduje, że bardzo szybko naszym motocyklem możemy zainteresować się korozja. No i wtedy usunięciem wszelkiego rodzaju usterek spowodowanych korozją jest bardzo kłopotliwe, czasochłonne, no i motocykl nie wygląda źle. Natomiast jeśli już musimy trzymać motocykl na zewnątrz, przykrywajmy go plandeką, która przepuszcza powietrze, bo jeśli przykryjemy go na przykład zwykłą folią, pod tą folią stworzy nam się coś w rodzaju szklarni. Tam zbierze się wilgoć i ona pod wpływem niskiej temperatury jeszcze bardziej będzie wpływać na tworzenie się ognisk korozji. Także jeśli motocykl trzymamy na zewnątrz, pamiętajmy, żeby nie przykrywać go nieprzepuszczalną folią.